Kompletnie się nie spodziewałam tego. Szok jest dla mnie kolosalny. Nie myślałam, że w ogóle uda mi się przepchnąć granicę 15 metrów. To już jest minimum na Mistrzostwa Świata w Bydgoszczy. No kurczę, no nie spodziewałam się. Jednak obstawiałam, że pierwsze miejsce będzie tradycyjnie miała Maja. Ale wiedziałam tam podświadomie, że mogę powalczyć i udało się. Poprawiłam życiówkę dwa razy. Pierwsze pchnięcie było ponad 14 metrów, ale... No było okej, okay, ale nie zadowoliło mnie to i tak w połowie zaczęłam się rozkręcać i od 14,70 tak się nakręciłam, że udało się przepchnąć 15 metrów. Nawet już na to 15 metrów nie ukryłam, że bardzo ciężko pracowałam. Poświęcam się niesamowicie, poświęcam wszystkie spotkania ze znajomymi tylko po to, żeby iść na trening właśnie dla takich chwil jak tutaj, żeby stanąć na podium, żeby być tą pierwszą w końcu. Bardzo się cieszę. Dostanie się na Mistrzostwa Świata to jest kolosalny sukces. Jak się dostanę, chciałabym być, nie ukrywam, w pierwszej dwunastce, jakby się udało, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że będzie starszy rocznik i może być różnie, ale bycie na Mistrzostwach Świata to jest wielki sukces.